Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Jak widzicie, wróciłem się kawałeczek do jednego z postojów kotowózka, aby stąd dalej przejść do naszego celu misji, jako że w poprzednim odcinku pokonaliśmy królewskiego potwora, odkryliśmy tę część mapy, gdzie mamy teraz lodowcowe szczyty lawiny. Kurczę, ta góra lawina, no po prostu to jest najgorsza nazwa dla góry, no autentycznie, po prostu nie dało się gorzej. Jak nazwać górę lawina? A tak całkowicie poważnie. Wróciłem się, dlatego że stąd będziemy mieli po prostu lepszą możliwość i szybciej przede wszystkim ogarniemy ten teren. Ale w międzyczasie widzę, że jeszcze jest jedno legowisko rzadkiego potwora. Mam nadzieję, że pójdziemy w nie szybko, że szybko je skończymy. Tak jak ostatnio, chyba zajęło nam minutkę, ale to chyba będzie nieco większe niestety. Z drugiej strony widzę tutaj jakieś skarby nawet małe, więc może kto wie, może będą gdzieś butelkowe kapsle, akurat nie w tej na pewno. Butelkowe kapsle znajdują się tylko i wyłącznie w skrzyniach czerwonych, jak kojarzycie, ze złotym obiciem. Ale patrzcie, jednak jest to krótki. Jest to bardzo krótkie legowisko, bardzo się cieszę z tego. Lubię tego typu legowiska, jak wiecie, po prostu zajmują minutę, dwie i da się z nich szybciutko potem uciec. W ogóle dostaliśmy rudę mahalitu, co jest fajne. Mówię, podoba mi się to, że oni pozostają konsystentni w miarę w kwestii przynajmniej nazewnictwa, czy w kwestii potworów i tak dalej, nie wprowadzają aż tyle nowych rzeczy w stories. Okej, pierwsze jajo. Nie za bardzo pachnie, jest też lekkie, nie chciałbym go. Kolejne. Nie za bardzo pachnie, jest też normalnej wagi. Widzicie co? Tego jaja jeszcze nie miałem, więc ja je wezmę. No i bajo jajo, powiedzmy. Nie, przepraszam, mnie to nadal bawi. Bajo jest tak głupie, bo po prostu dziwnie brzmi. Bo jest po prostu bardzo, bardzo specyficznym połączeniem słów. Dlaczego jajo? Dlaczego? Bo bajo jeszcze rozumiem, tak? Ale jajo? Dlaczego tam było jajo? Zawsze mnie to zastanawia. No i oczywiście w kwestii tego mema. O, to jest trutko pucha chyba. Albo inna tam pucha. Kwestia tego mema, wkurzenie tego gościa na CB Radio po prostu było zabawne. I stąd wydaje mi się, że to bajo jednak gdzieś mi w głowie zostało. No i będę pewnie kontynuował śmieszkowanie z bajo jajo. Dobra, przejdźmy do tej jaskini, czymkolwiek ona jest. Wybaczcie, nadal jest gorąco. I chyba mi się nawet podgrzał mój napój. Przez co będę musiał go pewnie znowu schłodzić. Ale trudno, przeżyję to jakoś. O, jest cutscenka. Samusugide, ure no jimano hige mo kachin da ze! Ayuria wa samuku nai no ka? Ma po prostu ona lepszą zbroję, wychowywała się w takich klimatach? Watashi ni wa hyouga ga iru kara daijoubu. Dobra, to brzmi bardzo dziwnie. Hyouga wa attaka sou da mon na. Przepraszam, okej, mam jedno zasadnicze pytanie. Jak przy odsuniętych udach i tutaj praktycznie dekolcie na wierzchu, kiedy ona stoi obok Frostfanga i on ją ma ogrzewać, czy on ją, nie wiem, ogniem po prostu po rękach czy plecach smaga w tym samym czasie? Przepraszam bardzo, nie ma żadnego sensu. O? Soyeba, Hyouga te itsukara Hyouga nanda? Hyouga wa saikai shita ato ni tsuketa namae nano. Ja, sono mae wa nante yonde ita nda? Moftan. Ja usłyszałem Mustang. Jezus, przepraszam. O nie, wyobraziłem sobie takie auto z kłami, nieważne. Mustang? Nie, oni mówią Mustang. No po prostu Mustang. Ja mów Mustang. Mohu mohu ga totemo kimochi yokatta kara. A, okej, że Fuzi. Na tej zasadzie pewnie. To jest połączenie znowu z angielskiego. Nie, czemu nie nazwaliście go Mustang? Przecież to by było złoto. Ja bym z tego memy robił. Mustang. Moi drodzy, od dzisiaj to nie jest Frostfang, żaden Fuzzfang, to jest Mustang. Ja przy tym zostaję. To brzmi genialnie. Wow, z jakim przejęciem to zostało przeczytane. Dlaczego? Anata, może, Mufta? Mata aeta, nie?
モフタンって呼ぶには大きくなりすぎちゃったね。ヒョウガがいいかな。わお、historia, przepraszam, ale to jest po prostu, nie wiem, ta historia, jeśli to jest postawienie, postawienie na historię twórców tej gry, to ja dziękuję za taką historię. To jest beznadziejny fragment fabularny. Mogłoby go nie być. To jest w ogóle niepotrzebne. Autentycznie. Zupełnie niepotrzebna historia o tym, jak z Fusfanga stał się Frostfangiem. No po prostu głupota. A zostawiam go jako Mustang. Tak wzruszające, że równie dobrze mogłoby tego nie być. Przecież moi drodzy, największą obrazą, jaką mógłbym rzucić, to jest tak wzruszające jak zakończenie Watch Dogs Legion. Było beznadziejne. Dzisiaj, no, sama gra się temu przyczyniła, więc no. Ale to jest najgorsza obraza, którą mógłbym rzucić w kierunku zakończenia gry. Bo chyba jeszcze nie miałem gry, która by się zakończyła gorzej, w sensie na zasadzie, że stworzyłaby takie tak sztuczne i tak niepotrzebne pseudoemocje u bohaterów. No i tutaj mam bardzo podobne odczucie w kontekście części tych historii. Ogólnie to jest bardzo dużo takich sztampowych i bardzo stereotypowych rzeczy, na zasadzie o nie, jesteśmy w pułapce, zaraz nas ktoś zabije, tak, jakiś potwór mega silny, potem przychodzi nam ktoś na pomoc i już po wszystkim w sumie i dajemy radę, przeżywamy. W ogóle dużo, dużo rudy, bardzo się cieszę, że tutaj po wejściu od razu możemy sobie znaleźć rudę dragonitu i pelagicytu oraz tam inne pierdółki drobne, bo ta ruda będzie nam potrzebna. W ogóle rzeczywiście to jest kopalnia. To ma sens teraz, tak? To jest kopanie, stąd tych kryształów. Pewnie one się tutaj formują i ludzie przychodzą je kopać, jak potrzebują do ulepszeń, czy do innych rzeczy tam, nie wiem, może... Nie wiem w sumie, co oprócz ulepszeń robią z tych kryształów. Może jakieś narzędzia? Chociaż akurat narzędzia, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o narzędzia, które mają uderzać, to szczerze mówiąc, kryształy nie są najlepszą formą... materiału na takie narzędzia. Kryształy, czy rzeczy krystaliczne nadają się na jakieś rzeczy pokroju pokroju piły, prawda? Piły, tarcze, ewentualnie piły tarczowe po prostu, tak? Szlifierki, etc., etc. Szczególnie jeśli są to kryształy o wysokiej wytrzymałości, no w końcu z jakiegoś powodu tworzy się tarcze diamentowe, tak? Czy nawet szyby diamentowe, ze względu na ich strukturę. Więc do tego typu rzeczy kryształy się nadają, ale szczerze mówiąc, do narzędzi pokroju, nie wiem, kilo w łopata, kryształy uważam za, proszę bardzo, mój nos, osobiście uważam za naprawdę beznadziejny wybór. Ze względu na to, że no, ich struktura jest po to, aby... Może inaczej. Jeśli kryształ będzie bardzo, bardzo... To też zależy od struktury, ale jeśli będzie bardzo wąski na końcu i będziemy nim uderzali i ta końcówka ma być najsilniejsza, to po prostu on popęka ze względu na swoje struktury. Połączenia molekularne. Molekularne? W sumie połączenia atomowe, no ale wiecie, o co chodzi. Połączenia krystaliczne ewentualnie. Więc nie jestem tego fanem. Może są kryształy, które, bo nie wiem, mogę się tutaj mylić, może są kryształy, które są w stanie działać jako ojejku, abym dostał te głupio od tego bagiego. Proszę mnie zostawić. O, ładny naszyjnik, fortyca i spójność. Może są kryształy, które by się nadawały do takich rzeczy, no ale jeśli z nich nie korzystamy do tworzenia kilofów, to albo jest to nieopłacalne i jest po prostu tych kryształów mało, albo po prostu takich kryształów nie ma. I ja zakładam raczej drugą rzecz, że te kryształy po prostu nie wytrzymałyby tak dużo jak na przykład żelazo czy inne materiały, z których w tym momencie robimy różne narzędzia. No z drugiej strony, prawda, metali też mamy bardzo dużo, dlatego też dużo, dużo rzeczy powstaje z różnych stopów, nie tylko z żelaza. Niektóre powstają z żeliwa, ale żeliwo jest dużo bardziej kruche ze względu na domieszki, jak się nie mylę. Żeliwo to jest stal z domieszkami węgla, stąd jej mniejsza trwałość. I na przykład w szkołach często, o to będzie ciekawostka dla was może, w szkołach często, przynajmniej u mnie w mieście, jak jeszcze mieszkałem w Polsce, właśnie, no co, atakowało nas pewnie będzie zaskoczenie na dodatek, u nas w szkołach były
właśnie krzesła żeliwne. Bardzo duża ilość krzeseł była żeliwnych i dlatego nauczyciel mówi, żebyście się nie huśtali na przykład. O, proszę Dziankutku, proszę spać. Czy ja będę mógł go odwołać teraz? Mimo wszystko będę mógł. Nie, nie mogę go. O, wiecie, jak śpi, to nie mógł go odwołać, jest ciekawe. Najgorsze, one będą go atakowały, więc... Pogłaszczę go. Mam nadzieję, że go wyleczymy jakoś we dwójkę. I że one najpierw zakupują jeszcze, żebym ja go mógł wyleczyć właśnie. Jankulku się obił, znaczy obudził. A, to głaskanie tak... gówno działa, za przeproszeniem. Drugie HP mi poszło, niedobrze. Okej. Okay. Niech będzie Jankutku. Jak one atakowały? Atakowały wydaje mi się szybko, więc ja spróbuję wielkiego bugiego załatwić technicznie. Nie, one atakują... Nie, dobrze mówię, szybko, czyli technicznie jest idealnie. Dlatego nauczyciel mówi, żebyście nie huśtali. Po pierwsze dlatego, że możecie sobie rzeczywiście tym zrobić krzywdę. A drugi powód jest taki, że po prostu te krzesła nie wytrzymywały tego bujania się, bo one się odkształcały. Te odkształcenia powodowały, że struktury w tym żeliwie one po prostu puszczały. Względem na mniejszą wytrzymałość względem stali. Dobra, czekajcie chwilkę. Ale dobra, ja dostanę miksturę, mega miksturę, więc ja atakuję dalej technicznie. Myślę, że wielkiego bugiego będzie najlepiej, bo w ten sposób się obroni przed większością obrażeń. Jeszcze zrobię combo przy okazji, w moim Jankutku. O, tam jeszcze krytyk proszę tego drugiego bugiego, no pięknie, patrzcie, jak miło. Ja rozwścieczenie dawało mu chyba ataki technicznie, więc atakuję mocno. Zobaczmy, technicznie jak najbardziej. A, czyli trzeba się wymienić zaraz na naszego małego, kochanego. Okej, okay, starczy mocy. Udało się. Będzie trzeba się wymienić naszego małego kochanego ratę, ale co za chwilę, bo widzę, że będziemy mieli podwójną jazdę i podwójny atak, chociaż nawet nie zdążymy nawet się przerzucić na ratę, bo przecież jak mu walniemy z jakieś 500 czy coś, to będzie GG. Za 1100 nawet, no. Więc żegnamy wielkiego bugiego, który miał jednak za duże ego, żeby nie powiedzieć czegoś innego. Co te rymy w ogóle wchodzą? Nie wiem, wybaczcie. Czasami tak mam, że po prostu lecę i nagle wejdzie mi jakieś 5 czy 6 beznadziejnie, absolutnie prostych rymów. Ale przynajmniej to brzmi śmiesznie. W moim odczuciu. Powiem szczerze, że nigdy bym nie zrobił na przykład odcinka, w którym byłby całkowicie rymowany. Mógłbym, na zasadzie dla beki czy coś, jakiś taki odcinek z bardzo krótkiej gry. Ale no, nie czuję tego w ogóle. Wiecie. Czy mamy gdzieś tutaj jakieś jajo? Nie. Musimy po prostu dotrzeć do odpowiedniego miejsca. Dobra, jak przejdziemy przez te zamity. Wiecie co, możemy z nimi powalczyć, bo przecież i tak z nich potrzebuję do ulepszenia zbroi łusek. One są małe. Zamity, tak, dobrze. Już chciałem powiedzieć inaczej. One atakowały chyba technicznie, więc mocny atak powinien je tutaj najbardziej zaboleć. Tak jest. Zastanawiam się dlaczego ta nasza pozostała dwójka atakuje szybko. Tylko przecież by dostali po HP mocno. To na nic, mniejsza. Dominacja weszła w Jankutku niestety. Ale w takim razie ja zrobię szybką zmianę i wejdzie Rata. Rata tata, co ma brata. Chociaż w sumie nie. Mam nadzieję, że z Ratą tutaj damy sobie radę. Piękne combo. O, przeżył skubany. Chyba, a już go dobiła Avinia. Tutaj udało mu się rzucić unik, to jest spoko. No i te ostatnie dwa zamity już pójdą. O, proszę bardzo, zaatakował wampirem. Całe 4 HP zabrał i 4 HP dostał. Wow. Nie wiem, co on z tymi 4 HP zrobi. Kupi sobie za nim dom czy coś. Czy wyżywi rodzinę. No i GG. Ostatni atak tego zamita. Nawet jeśli tej dominacji zdążył by użyć, to nic by nam nie zrobił. Na dobrą sprawę. Hura, udało się, przeżyliśmy, hura, łuski zamitów, hura. I co, właśnie sobie przypomniałem, że przecież byłem w wiosce, jak tam raz padłem i znowu nie wziąłem misji pobocznych. No ale... No i w sumie skończyliśmy misję w ostatnim odcinku. Nie, muszę pamiętać o tych misjach pobocznych, bo one nam dają jakieś tam surowce i na pewno nam się to prędzej czy później przyda. Chcemy tego czy nie. Dobra. Czy ja chcę na pewno iść na dół? I co, ja pójdę na dół. Tamta strona mnie jakoś nie bardzo jara. Mam wrażenie, że tam będzie tylko więcej walki. A mnie przede wszystkim interesuje to, żeby
Ojej, tam było powiedziane, że nie, nigdy nie myślałem, że coś tam. Przeklikałem się, ja chciałem zebrać kryształ. Oj, super, ale nie zdążyłem przeczytać jej. Dobry pomysł, spróbujmy. Nie zdążyłem przeczytać jej kwestii, super. To są te kwestie, które same się pomijają, cudownie. Uwielbiam. Nie, nienawidzę. Absolutnie nienawidzę. Dlaczego tego nie zrobili tak jak normalnie pozostałych? Na zasadzie, no ja mam wyłączone to autoprzewijanie, więc... Kurczę, mogli i te kwestie wrzucić jako kwestie do autoprzewijania. Chyba, że były z tego powodu jakieś problemy, ale wątpię, szczerze mówiąc. Widzę tutaj dużo kryształów i chciałbym je zebrać, wiecie? To jest oczywiste. No niestety się zdarzyłem. Dobra, no to zbierzemy i tak tutaj wszystkie kryształy. Zdarzyłem się z tym wielkim bugiem. Ojejku, dobra. Jaki bug? Tak, zachowałeś technicznie. Tak, tak. Boom. Nie, szybko. Ważne. Już pomijam potwory. Dobra. Przeżyjemy to. Atak nie szybki, tylko techniczny. Wielkiego bugiego. Od razu combo. Teraz potem dostanę od zwykłego bugiego. Sadza życie jeszcze od Alvini, tak? Znowu ją nazywam Alvinia. Powiem wam, że nie wiem, czy ja w ogóle sadzę życia mogę tworzyć. Chyba jeszcze nie mogę. Do Melinksa też będzie trzeba pójść, jak wrócimy jeszcze do wioski. O, usnąłem? O kurde, niedobrze. Jestem w dupie troszeczkę, powiem szczerze. Jak mnie on teraz uśpił. Bo nie mam jak się obudzić w ogóle. A zauważcie, że moje... Ała, no i GG. 3 HP nam poszło. Nie mówię, że nie mam się obudzić, bo nie będę mógł wykonywać ruchu żadnego. I ona oczywiście nam nie pomogła. Pewnie nie miała czym nawet. Ojej, niedobrze. No to trzecie, głupio przegrane trzecia walka. Jeżeli trzeci raz głupio odpadłem, ale to nic złego nie robi. W sensie można nadal spokojnie podlecieć tam gdzieś, porobić rzeczy. Na przykład, to jest kto, czekajcie. A, to jest w ogóle mój dom? Ej, czemu to jest jako oznaczenie jako mój dom? Przecież jeszcze nie dostałem tej domu. Nikt mi nie powiedział, że mogę tutaj mieszkać. Dziwne. Dobra, możemy wykluć te wszystkie jajka, które mamy. A czekaj, co to jest? Ekspedycje potworków. O, mogę wysłać potworki na ekspedycję. Grupa na ekspedycję potworkami. Nie pozwól, żeby potworki w stanie się nudziły. Wysłaj je na ekspedycję, aby zdobywały przedmioty i punkty doświadczenia. Ekspedycje różnią się od siebie obszarami i instrukcjami. Gdyby potworka odpowiednio do lokalizacji zwiększy szanse na sukces ekspedycji. Ej, spoko, czy będę mógł... O, mam jeszcze dwa zablokowane pola, dobra. Ale wiecie co? Ja tak, przede wszystkim wyklujmy jajka wszystkie. Zobaczmy, co z tego dostaniemy. Mam 5 jaj. I to każde różne. Może być coś ciekawego z tego. Anjana, jej, i to ze sporymi bonusami z tego co widzę. Ale ma geny skubane. Muszę przyznać. Hacia łacia. Mamy, rzeczywiście nam się trafił. Jest całkiem spoko. Kolejny wielki buggy. Proszę bardzo, super. No i Barot. Barot, o! Skok? Znaczy szok? No jest jeszcze Zamtrios. Jestem w szoku z tym Barotem, muszę przyznać. Jestem w szoku z tym Barotem. W ogóle jak wyglądają te potworki nowe? Na pewno kurczę, nie wespnę się przy pomocy tego kaczołacza. Nie wiem, czy jakoś nam pomoże. Ja na razie wyrzucę tutaj zamiast na przykład kulki. Jeszcze mamy wielkiego Jagiego, to nie Arzuros, nie. Jaki Buggy, Apsiros. Barota jeszcze na pewno bym chciał wrzucić zamiast... no właśnie, zamiast czego? Z Ranmara nie bardzo, bo to nasz jedyny szybki. Jankutku, kaczołacze, no. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? No dobra, trzeba wrzucić tutaj rzeczywiście Barota, bo wtedy będziemy mieli po dwa potwory każdego typu, tak? Dwa na szybkie, dwa na techniczne i dwa na mocne ataki. Tylko że problem jest taki, iż one średnio są wyekspione, tak? Więc zobaczymy co dalej. Niemniej, region, wyspa Hakolo. Czy mogę wybrać inny region? Wezmę Alkalę, myślę, że to będzie lepsze. Wybierz instrukcję. Wielbiciel PD, myślę, że zdecydowanie. No i co? I wrzucę, moi drodzy, tutaj myślę, że pierwsze levelowe potworki. Przede wszystkim, tak? W dużym stopniu. Gdzieś tutaj mogę wrzucić jakiegoś takiego potworka, który już nam towarzyszył trochę. A nie, czekajcie. A, muszę tutaj wrzucić... A, na miejsce odpowiednie. Ja myślę, że to się samo przełączy. A, mamy Apsirosa, chwila, tego nie chcę.
Także co może jego? W ten sposób. Mamy 66% na powodzenie, 85 i co to nam da 100, tak? Ja bym wziął na Krakuga, na przykład też nam da 100, okej. Okay. Anżana zamiast Palomu. A, czyli mogę wrzucić po prostu pierwsze poziomowe i to, że mamy tylko 15 poziomowego. A, czyli mogę wrzucić tylko samo jedno, tylko jedno pierwszopoziomowe, ale nie potrzebuję, czekajcie, robię inaczej, nie mamy żadnego Arzurosa, prawda? Nie mamy żadnego Arzurosa. Więc w ekspie te rzeczy, których, te potworki, których nie mamy w żaden sposób jeszcze wyekspionych na wyższe poziomy. Żywioł, rzadkie przedmioty, szansa sukcesu 94%. Okej. Okay. Okej, czy 94% mamy na sukces. Czy jeśli bym na przykład wymienił w ten sposób, to coś się zmieni? Nie. Czyli po prostu mamy 94% szans na sukces. Okej, okay. Niech tak będzie. Potworki wybrane. To wybrane, instrukcje wybrane, czas trwania 20 minut. A, czyli one działają na zasadzie rzeczywiście 20 minut tego świata. W porządku. Czyli teoretycznie mógłbym je tak wysyłać, wiecie, na te wszystkie wyprawy. Po prostu zostawić grę włączoną i tak ekspić na offline'ie. To było ciekawe. Było bardzo ciekawe, ale nie zrobię tego, co oczywiste. Gdzie jeszcze miałem pójść? Miałem iść do Melinksa i miałem przyjąć rzeczy z tablicy ogłoszeń. Więc pójdźmy tak. To jest kotowózka. Czekajcie. Gdzie jest Melinks? Melinks był gdzieś tutaj. O, zobaczymy. W ogóle trzy zadania tutaj kolejne. Tu jest Melinks, okej. Okay. A gdzie jest... Tutaj jest tablica zadań. Czemu jestem ślepy? Kurde, bele. Widzicie, coś nie myślę. Modlitwa pozyskiwania, jak najbardziej. Chociaż mógłbym modlitwę szkolenia wrzucać, chociaż... Znaczy trochę bardziej, ale ta modlitwa pozyskiwania jest też spoko. Zadania dodatkowe. Mamy dwa zakończone, hura. Hura. Jeszcze jedno zakończone. Rzućmy te kamienie, proszę bardzo. Mamy Barota ze sobą. A no tak, bo ja go przecież tutaj wrzuciłem. Głupi jestem. Ojej, i zobaczcie. Troszeczkę tych zadań tam zostało, tak? Ups. No, zawaliłem, muszę przyznać. Mogłem je przyjąć wcześniej, to bym miał prawda, więcej zadań. No ale dobra, kończymy to. Zadania. 3000, mam nadzieję, że on nie jest powtarzalny, bo jeśli tak, to bym sobie narobił na nim tyle punktów, że to byłaby masakra. I chyba nie są powtarzalne, dlatego że z nich dostajemy głównie te książki z przepisami, tak? Jakimiś rodzinne faworki, Jezus Maria. I cały czas się wkurzam o to, że to nie był pączek, tylko to był precel, oczywiście. Jakiś na słodko, ale nadal. O, co tutaj? A, to jest to z diamentowym pyłem i krawą Aurory. To nam daje zimno grzyby. Co tam jeszcze jest potrzebne oprócz tego w ogóle? A, to jest po prostu towary z gór lawina. Spoko. Kolekcjoner kamieni niech będzie. Jeszcze raz możemy zakończyć, proszę bardzo. Nie wiem, czy my kamieni potrzebujemy do czegokolwiek, więc ja tak wiecie, kończę tę misję, może troszkę bezsensownie, ale... No, rzadko mi się to po prostu przydaje. Mogę lecieć ulepszyć naszą zbroję od razu. Ileszej! Chodź tu, panie kolego. A właśnie, może coś nowego będziesz mógł wykuć? To mnie jara. Ale kurczę, potrzebuję materiał z szakalaki. I do wszystkiego, tak? Tak jest. A jakbym pan też chciał wykuć? Też znowu z szakalaki. Nie potrzebowali rzeczy. Dobra. W tym razie ja na razie nie chcę kuć pancerza, tylko chciałbym ulepszyć nasz pancerz, który mamy. Nie, broń tylko pancerz, co łaska. Dobra. 7, 8. 4, 5, 6. Jeszcze będzie mi na jedno ulepszenie, jeśli będzie kosztowało tyle samo. O nie, to widzicie, już teraz kolejne ulepszenie kosztuje inne materiały. I oczywiście też, co logiczne, inną ilość tych rzeczy. Ale spoko, można jeszcze raz ulepszyć 5000. Moi drodzy, możemy sobie całkiem ładną zbroję z tego teraz zrobić. Ma 83. Widzicie, dwa razy ulepszyliśmy, to jest max. 83 obrony. Czy ona teraz nie będzie najlepsza? Twój pancerz? No nie, jeszcze nie będzie najlepsza, ale jest najlepsza, jeśli chodzi o swój poziom, tak? Więc jest dobrze. Pancerz z Dinogra, no jeszcze zobaczymy, tak? Arigato! Niestety tego pancerza z Dinogra będzie trzeba dojrzeć, że tak powiem. Czyli pewnie po zabiedzie jeszcze potwory, dużo trudniejsze. Tymczasem jeszcze skoczmy do Melinksa. Ojej, dzisiaj się dużo będzie działo z takich pierdół dosłownie, ale wiecie jak to jest. Tajna odbitka, czy ja chcę zrobić tę tajną odbitkę? Chyba jeszcze nie. Na razie chciałbym jeszcze kupić ten paraliż. Co oprócz tego? Mam jeszcze 15, więc wymieniamy na wszystkie te rzeczy, które mi pozostały tutaj gdzieś. Parkour Kelby, Królewskie Wałki, Kołtun Narga.
I tyle. Z to, że Konga mi został chusty. Widzę, że co lokacje dochodzi nam więcej tych chust i innych pierdół, innych tych rzeczy. I to jest spoko. Mówią, że ja bym chciał, żeby tak pancerze warstwowe były rozgrywane, ogarniane w rajsie. Wytwarzanie tych pancerzy warstwowych z normalnych materiałów z potwora, no jest troszeczkę takie męczące, muszę przyznać. Dobra, a teraz jeszcze pójdziemy w tę misję. To nie z tym, co wam powiedziałem. Tutaj pewnie będzie od nas czegoś chciała ta pani, jak się nie mylę. To była pani? Chyba tak. O, i u niej mamy skończone. Cieszę się, że cię widzę. Jak wygląda sytuacja na zimowej drodze do Lolosoki? My mamy to już zrobione, bo za mi to właśnie wytłukliśmy. Bardzo. No, udało się, dzięki, że pomagasz naszej wiosce. Okej, okay, yeah. Google. Nie należy się gapić na innych. Pewnie myślisz, że jestem leniwym, pijącym mleko leserem. No, pewnie. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście zamieni tej jakiś alkohol typu sake na przykład na mleko, ze względu na to, że to ma być dla dzieci, tak? Gdy byłem młodszy, jakoś w twoim wieku, też miałem wielkie marzenia. Przeszukałem cały świat, by znaleźć skarb piratów. Co mówisz? Chcesz poznać moje wskazówki? I co wtedy z nim zrobisz? Znajdź prażę piratów. O, proszę. Determinacja w oczach. Młodzieńczy duch. No dobra, podzielę się z tobą wskazówkami, które znam. Wciąłem na swój ukochany statek i odpłynąłem z ojczyzny. Na plaży zostawiłem lokalizację swojego skarbu. To jedyna wskazówka, jaką mam, ale nie dowiesz się dzięki niej, gdzie jest plaża i inne rzeczy. Okej, okay, no to będzie trzeba znaleźć plażę, rzeczywiście. Pewnie trochę nam to zajmie, ale może damy radę. Oj, czy popo są bezpieczne? To też będziemy mogli skończyć od razu. Już jesteś, czy udało ci się pokonać Angelato? Jak najbardziej. A to po to był mi Angelo, no widzicie, czyli dobrze pamiętam, że jednak muszę pokonać Angelo, tylko nie do końca do tego, co chciałem. Zobaczcie, ale jest, o Jezu, jak jest gorąco. Hej, hej, to oto była gorąca Angelata, chyba faktycznie jest legendarnym miejscem. Jeśli pojawi się więcej Angelata, to zawieszę informacje na tablicy zadań. Musimy chronić Popo, czy musisz chronić Popo. Nieważne, czy jeszcze ktoś coś ode mnie chce w tej wiosce, czy już mogę stąd iść. Mogę już chyba stąd iść, więc moi drodzy, lecimy do podnóża góry. Ejku, jest za gorąco. Chyba, że... Kurczę, czy ja miałem tam w tej jaskini jakiś kotowózek? Kurczę, nie pamiętam teraz, powiem wam szczerze. Czy ja miałem jakiś kotowózek tam? Nie, tak. Mapa X. Nie miałem, bo to są... Te szczyty są w innym miejscu. Dobra, w takim razie jeszcze raz będzie trzeba pójść tam. Ona tu. Tylko którędy to jest? Tędy droga, tędy, dobra. Czekajcie. Teraz dobrze skręciłem, okej. Okay. I właśnie miałem takie, co, gdzie ja skręcam w ogóle? Powiem wam, że te misje poboczne, one są całkiem spoko. W sensie mówię, nie ma ich za dużo. Wykonuje się je przy okazji. Te misje z tablicy zadań i tak mamy głównie gdzieś, bo one, no niby tam dają jakieś tam nowe rzeczy, ale nie trzeba ich grindować aż tak bardzo. One się gdzieś tam w trakcie zrobią, a nawet jeśli nie, no to i tak bardzo nas to nie boli. Przynajmniej nie w tym momencie. Jak będę potrzebował, to sobie je wygrinduję bardziej sam. Gdzieś tam w wolnym czasie. Ale ogółem to jest w porządku po prostu, tak? Wystarczy co jakiś czas się wracać do wioski i ogarniać te zadania, aby je prędzej czy później wykonać. Czasami też wchodząc w te jaskinie poboczne, można naprawdę je też zrobić, etc. Ale znowu się porozpiły kryształy, więc ja chętnie wezmę. Powiem wam, że kryształów nigdy za mało. Szczególnie jeśli będziemy ich potrzebowali potem do jakiegoś ulepszania. To więź. Dobra, tylko którędy to było? Teraz tak. Tu w lewo. Ten w prawo na skrzyżowaniu. Dobra. Ja mogę sobie po prostu dać mapę równie dobrze. Na jedno będzie wychodziło. Jestem troszkę zły, że parę razy padłem, ale to jest... To padanie jest głównie spowodowane tym, że ja źle rozporządzam tam naszymi postaciami czy innymi takimi pierdołami. Że na przykład tam kogoś nie wyleczę odpowiednio szybko. Czy że dopełnię jakiś tam błąd w ataku, który wykonam. Ale generalnie ta gra nie jest trudna, no. Nie ma co się oszukiwać. Ta gra jest zdecydowanie przystosowana dla osób, które pierwszy raz grają w tego typu gry. Okej, okay. Zdążyłem uciec od tych potworków, więc co ja to jeszcze zrobię małe przeszukiwanie. To jest w ogóle pokazany robaczek. Dlaczego jest pokazany robaczek? Czyżby to był jakiś ważny robaczek? To po prostu wykryliśmy robaczka. O, łuska owada, okej. Okay. To wszystko. A, po prostu ten. Ten nasz Kulujaku teraz, nie Kulujaku, tylko Jan Kutku, teraz wykrywa też robaki. Wydawało mi się, że wcześniej tego nie robił, ale może się mylę. Nie zwracam uwagi aż takiej na mapę. Tutaj omijamy.
ten robak z tej strony teraz, tak? Zobaczmy coś ciekawego, błyszczący żółw po prostu. Te owady też nam się przydadzą do ulepszeń, czasami są wymagane. Tu są te gnojki, które mnie zabiły ostatnim razem. Już nie chcę się z nimi bić, po prostu zbiorę część kryształów i uciekam. O, ochrona i total. Ciekaw, co to jest ten total, ale zaraz zobaczymy pewnie. Kurczę. Pierwszy myślałem, że zaraz oberwę tam z tyłu. A dwa, chcę zobaczyć te rzeczy po prostu nowe, które mamy. Odporność na zimno, izolator, ucieczka. Eliminuje paraliż, okej. Okay. Unik przy 50% lub mniej, okej. Okay. A ta forteca, spójność, przy starcie serca, okej. Okay. Zwiększa moc więzi. Dłużej więcej zawartości wskaźnika więzi, żeby uwolnić pełną umiejętności, trochę zwiększa moc umiejętności. Możliwość zmniejszenia otrzymanych obrażeń. To jest fajne. Wymienię jeszcze raz ten amulet aktualny. To mi bardziej pasuje. Właśnie, i czy mamy teraz jakiegoś potworka? Mamy potworka, który może się tutaj wspiąć. Co jest? O, oczywiście, że nasz kochany, śmieszny, którego nie mógłbym wypowiedzieć znowu. Kacza łacia, łacia kacza. Pacza kacza. Akapaka. I inne tego typu rzeczy. I to jest jakiś ciekawy znowu amulet. Chciałbym go zobaczyć w takim razie. Już go dostaliśmy. On jest w średnich, okej. Okay. Obronę przy 50%. Niespecjalnie, szczerze mówiąc, bo ja rzadko spadam poniżej 50%. A przy okazji, dwie rzeczy. Pierwsza, główny potworek, kecia łacia, zmienia się na jankutku naszego. On już do 14 dobił. Ja pierniczę, jak one szybko wbiły ten poziom. Muszę przyznać, że one naprawdę lecą z poziomami ostro. Ej, w ogóle zobaczcie, Awinia jednak ma wyższy poziom od nas. Nieważne. Mój błąd. I druga rzecz, którą chciałem zrobić, to użyć... Gorącej mgły, bo nam się odmrożenie zaczęło odwalać, czy zaczęło nam... Zaczęliśmy czuć odmrożenie. Czekajcie, wie co? Ja tutaj zejdę. Czy ja mogę stąd zeskoczyć? O, dziękuję. Tak będzie mi po prostu łatwiej. Być, że potwory nie chcą jakoś same zeskakiwać, nie są ku temu zbytnio chętne. Zostało mi tam, jak widziałem, 9 minut modlitwy tej specjalnej, której użyliśmy. Jeszcze weźmy ten diamentowy pył. O, i jest Barot. Barot. Więc to jest przyczyna rozwalonych skał. Mamy cię. Jesteś gotowy? To będzie walka z Barotem, na to wychodzi. Ale Barota jakoś tam już zdobyłem, więc no. Nawet mamy go w teamie, więc... No i bardzo nie boli. Właśnie, i dzięki temu możemy zobaczyć. On był chyba... zaraz zobaczymy jakiego typu. Barot, wiem, że to nie twoja wina, ale muszę chronić swój dom. Jeszcze nie skończyliśmy odbudowy. Nie będziemy dłużej czekać z założonymi rękami. I patrzeć, jak to zamartwia handlarkę. Czekajcie, muszę zobaczyć. Nie tak. Chwila. Jakiego to był Barot? Barot był szybki. Ciekawe. Więc my musimy nie atakować mocno, tylko technicznie. Zobaczmy, co z tym damy razem zrobić. Jak najbardziej. Uda nam się... No nie uda nam się skombić. Niestety, bo on nie atakował w nas chyba Frostfanga. No ale ja na Frostfanga nie mam żadnego wpływu. Na moje nieszczęście. Dobra, tutaj widzę, że... No to nam nic nie da. Zmiana broni. Wydaje mi się, że młot będzie na niego dobry. No, wydaje mi się, że to najbardziej logiczne. Okej. Okay. Atakujemy znowu technicznie, nadal będziemy się kombili na niego. Dobra, jak się wkurzy, wydaje mi się, że będzie atakował mocno. Śnieżny spray poszedł, okej. Okay. Kontynuacja tego samego, moi drodzy. Będziemy się teraz kombili, aż go nie ubijemy do niskiego poziomu HP. W naszym jankutku. Muszę przyznać, że przede wszystkim ostatnio brak mi trochę tematów, które mógłbym wam tutaj wrzucić. Bo... O! Czekajcie, czy ja dopiero widziałem, że młody nie działa na niego tak dobrze? O, pokrył się błotem, okej. Okay. Czyli będzie znowu rzucał się błotem, dokładnie tak jak w rajsie. Barot uwielbia się tarzać w błocie i niestety śmierdzi. Na szczęście jest podatny na ataki wodne. Jeśli nie tarza się w błocie, użyje ataków żywiołem ogniem. Zmienia potworki, by być górą. Dobrze, a nie za bardzo mam nawet jak. Aktualnie. Czy mogę użyć atak maksymalny? Mam nadzieję, że teraz szybki atak nie go zadziała, bo nie wiem jaki on zmieni, to może być atak techniczny, więc... Dobra, atak szybki, spróbuję, zaryzykuję. Zobaczymy, bo on i tak nie atakuje w nas. I zobaczcie, teraz mamy znowu cztery miejsca, które możemy atakować, tak? Znowu jakby one się aktywowały. To dostępne. Znowu nie zwróciłem uwagi na to, jakim typem ataku on walnął. Dobrze. Jeszcze raz, dobra, walka. Zaatakujmy, powiedzmy, nogi. On atakuje technicznie, okej. Okay. Trzeba na to uważać. Atakuje technicznie.
Czyli my musimy atakować mocno w takim razie. Walka. Kurczę, nie możemy się skombić z... Dobra, możemy się z nią skombić. To będzie najlepsza, najlepsza opcja. Chyba ja przypuszczam atak na nogi, zobaczymy. Ona też przypuściła atak na nogi, albo po prostu jakby ja jestem tym, który predefiniuje, co wybieramy. Znowu nie zmieniłem broni, kurde. Ale to jest ciekawe, nie spodziewałbym się, że na Barota będą ataki tnące dobre. Nie wydaje mi się wręcz, żeby to było sensowne. Dobra, starcie mocy. Udało się. Umiejętności. Ognistą klingę znowu. O kurczę, no. Powiem wam, że wydaje mi się, że te właśnie ataki obuchowe na niego działały najlepiej. Ciśniemy dalej. Oni już atakują technicznie. Bo on zrzucił z siebie teoretycznie to błoto. Więc atak techniczny również. I zobaczcie, teraz na przykład jak nie jest pokryty błotem, nie możemy atakować pojedynczych części. Zastanawiam się, czemu tak jest. No, ale nie mnie oceniać. A zaraz się znowu skombimy z Avinią. Więc jeszcze raz zrobimy technicznie, tylko tak. Najpierw... trzeba powiedzieć Jankutku, żeby zrobił kulę płomieni niego. Chyba on się już pali, ale i tak nie wiem, czy to na przykład nie przedłuży efekt czy coś. Zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć, czy te efekty się stakują na sobie, czy nie. Tak powinniśmy mieć teraz tak. Mamy nadal więzi na tyle, żeby jeździć. Więc możemy zrobić dokładnie to, co nasza koleżanka i po prostu cisnąć mu dalej. I znowu możemy coś złamiemy. Zobaczmy, czy znowu będziemy... Nie, teraz atakujemy cokolwiek. Czy jak jest pokryty błotem, to tylko wtedy możemy atakować konkretną część ciała. Ciekawa mechanika, chyba po to, żeby nie farmić aż tak dużo. Dziękuję, walczyliście z wdziękiem i determinacją. Teraz możemy kontynuować odbudowę naszej wioski. Tak, chętnie pomagamy, ale spójrz na moje futro. Całe w płocie. W porządku. Maksymalne wejście, ktoś tam zdobył. Jesteśmy rangę S, skorupy i inne pierdoły. Z Barota spoko w sumie. Może być teraz cutscenka i tego się właśnie spodziewam. Więc ja się wyłączę na chwilę. Ja mówię, niektóre elementy są te ciekawie zrobione. Albo przynajmniej na tyle, żeby nieco bardziej zbalansować to i zmusić gracz do grindu. Co no, nie do końca mi się podoba z perspektywy tego, że ja nie lubię grindować, ale jest to fajne w perspektywie tego, jak ta gra wygląda i jak się w nią gra. Aż z drugiej strony, jak ktoś nie lubi tego typu systemu walki, no to tak jak ja, będzie raczej omijał tego typu rzeczy i nie będzie chciał grindować, póki nie będzie ku temu konieczności.村の雰囲気も明るくなるわ。ボロボロだった村があそこまで元気に戻ったんだもんな。あ、ユリアも大変だったんだな。ええ。でも実は私と氷河は村から離れたことがあるの。にゃ、そうだったのか。氷河を連れてクア村に戻ったのは絆を結んだ後のこと。 A, okej, okay, czyli oczywiście taka tragedia, tak, że ona akurat wtedy była poza wioską i akurat wtedy nawiązała przyjaźń z tym swoim Frostfangiem, Mustangiem i akurat wtedy czarna plaga zaatakowała. A Yuria, sono monster kara hanareru da. Mo kore ijou mura o koasareru no wa gomen da. Minna matte, kono ko wa chigau no. Kuro no kyouki ni okasarete inai tomo kagiranai. そんな素性が知れないモンスターは受け入れられない. A, żeby ją wygnali przez to, że zawarła więź z Frostfangiem? Z Frostfangiem? Watashi ga mura o hanaremasu. Ciekawe. Soushite watashi wa daisuki na mura o i moi drodzy, to akurat było w porównaniu do poprzedniej historii, która była. Przynajmniej było jakkolwiek informatywne, tak? Powiedziało, że ona była poza wioską. Może wtedy na przykład poznała Tedę. Ja mogę w to uwierzyć, była bardzo młoda. I chwilę wcześniej czarna plaga zniszczyła, w sensie potwory dotknięte czarną plagą zniszczyły im wioskę. To jest nie tylko emocjonalnie, finansowo, ekonomicznie, ale i w kwestii zaufania po prostu rzecz trudna.
Szczególnie, że dzieci często za bardzo ufają zwierzętom. Ja powiem na swoim przykładzie. Jak byłem młodszy i miałem lat chyba wtedy 9, na pewno miałem albo 8, albo 9 lat, bo wiem, że byłem jeszcze w podstawówce na tych takich zajęciach ogólnokształcących, gdzie jest jeden wychowawca i wiecie, uczy wszystkiego, chociaż nie chyba to jeszcze nadal jest dla klas 1-3. W każdym razie wtedy wracałem do domu po prostu z kimś i zobaczyłem szczura. W sensie szczur sobie po prostu biegł po ulicy i szedłem akurat wtedy z... Chyba jakaś dziewczyna z klasy była wtedy ze mną i ona pogłaskała tego szczura. Ja też chciałem go pogłaskać, pogłaskałem go, ale on mnie ugryzł i tyle. Tak, i potem ludzie się zastanawiali, czy na przykład nie dostałem wścieklizny od niego. Ale no, nie poszedłem ostatecznie na badanie, jak widać wszystko ze mną chyba w porządku. Nie wiem, minęło od tego czasu 14 lat, albo 15 nawet, w zależności od tego, jak liczymy i ile wtedy miałem rzeczywiście, więc no, moi drodzy, no cóż, po prostu dzieciom się nie ufa w takich rzeczach, tak? W sensie... Mówię o tym dlatego, że dzieci są za bardzo naiwne, w sensie... Szczególnie tak młode dzieci, tak? Bo tak samo jak ona naiwnie się naprawdę rzuciła na tego bariota. On ją mógł spokojnie zjeść i pożreć, tak? I jestem pewien, że większość historii tak by się skończyła. Ona była wyjątkiem i miała dużo szczęścia, że trafił jej się taki, a nie inny ten bariot. Ale wiecie, nie chcę mówić, wyjątek potwierdza regułę, bo to nie jest tak trochę, ale no... Spójrzcie na to na chłodno, na chłodno, patrząc, że jesteśmy w górach. Na chłodno z perspektywy mieszkańców, którzy zostali tam dotknięci. Tak jakby, wiecie, jakby... O, powiedzmy, skończyła się wojna jakaś pomiędzy dwoma państwami, gdzie jedni żołnierze naprawdę zaszkodzili danemu państwu i jego ludziom, zniszczyli domy, zostały tylko zgliszcza i nagle ktoś przychodzi i ma kolegę z tego kraju. Ludzie... A już tym bardziej, kolegę z tego kraju, który jeszcze był wojskowym, nawet jeśli służył jako siły wewnętrzne, siły obrony, siły terytorialne, które służyły tylko i wyłącznie do ochrony granic, na przykład nawet nie brał udziału w tej wojnie, prawda, to on był żołnierzem, był tej narodowości. To nie, znaczy, to jest ksenofobia w pewien sposób, ale jest ona oparta o bardzo dramatyczne doświadczenia. I powiem wam, że w tym wypadku, to jest jedna z takich rzeczy, gdzie... Absolutnie nie uważam, że taka ksenofobia jest dobra, tak? Żadna ksenofobia nie jest dobra. Ale są przypadki, gdzie niektóre rzeczy możemy troszkę bardziej jakby uzasadnić, dlaczego ludzie są na przykład nieufni wobec danej osoby, czy osób z danego państwa, na skutek na przykład wydarzeń, które miały miejsce. I jakkolwiek tego nie popieram, tak to rozumiem, bo po prostu to jest emocjonalnie, psychicznie ciężkie. I po prostu trzeba to poniekąd zrozumieć, nie można takich ludzi zmuszać, żeby zaufali od razu. Trzeba im pokazać, że to jest też normalny człowiek, że on na przykład nie brał udziału w wojnie i tak dalej, że on nic złego nie zrobił. Ale na początku ludzie będą takie osoby odrzucali na pewno w takich sytuacjach, a przynajmniej część osób. Wiecie, tak jak jest rusofobia czy germanofobia w Polsce po zaborach, potem pierwszej i drugiej wojnie światowej. To jest mniej więcej to samo, tylko to przetrwało gdzieś tam lata w kulturze. Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem dlaczego. W sensie, pomimo, że no stało się, co się stało, tak? Jakby to już przeminęło. I o tyle, o ile jeszcze gdzieś tam rozumiem jakąś tam niechęć do Rosji, ze względu na to, że nie mamy z nimi jakichś ultra dobrych kontaktów i jest to bardzo specyficzny kraj, szczególnie z bardzo specyficzną władzą i tak dalej, tak na przykład nie rozumiem totalnie takiej ostrej nienawiści do Niemiec, gdzie to są ludzie, okej, ktoś powie tak, ja już o tym mówiłem w Rezynie trzecim, podczas jednego odcinka, dzieci nie powinny odpowiadać za błędy swoich rodziców w kontekście na przykład poglądowym czy czynów, tak? Jeśli ojciec danego kogoś tam był, na przykład powiedzmy w Luftwaffe, tak? Czy był nawet gdzieś tam w... SS, czy gdziekolwiek indziej, czy był nawet komendantem w jakimś obozie koncentracyjnym, to nie znaczy, że jego dziecko, czy jego wnuk będzie taką samą osobą. Mówię, spójrzcie na własną rodzinę, możecie tam spokojnie prawdopodobnie znaleźć osoby, które są w bardzo różnym spektrum poglądów, czy to społecznych, czy politycznych.
I to są potomkowie prawdopodobnie tej jednej, na przykład jednej osoby, tak? Która gdzieś tam, na przykład powiedzmy, była kimś tam, tak? Tak samo jak ktoś jest kolejarzem, nie oznacza to, że jego syn będzie kolejarzem. Może być na to szansa, ale niekoniecznie. Więc nie rozumiem, dlaczego tak długo przetrwało to w Polsce. Szczególnie patrząc na fakt, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Znaczy, Polska jest w Unii Europejskiej, ja już oficjalnie nie jestem, jeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania. I... No jednak te kontakty pomiędzy Niemcami a Polską są dosyć ważne, są dosyć ciasne. Jakby na to nie spojrzeć, Niemcy są jednym z ważniejszych państw w Unii Europejskiej. No i w sensie pod kątem głosowania, bo tam jakby reprezentacja to jest inna sprawa, ale chodzi o kwestie ekonomiczno-terytorialne, również jako jeden z pierwszych założycieli, prawda, państw, w sensie Unii Europejskiej. Bardzo wpływowe, jeśli chodzi o to, ja mówię właśnie, przez te rzeczy. Jest to bardzo wpływowe państwo i po prostu nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo mocno czują nienawiść do Niemców. No ale cóż, to jest może jakaś taka uraza, która została w ludziach. Tylko myślę, że z tego powinniśmy się wyleczyć po prostu po czasie. Szczególnie, że od II wojny światowej minęło już praktycznie 36 lat. Czekajcie, dobrze, przepraszam. Od końca II wojny minęło 36... Zagadam. Co ja pieprzę w ogóle? 36 lat. Co ja dam? 60... 76 lat. Tak? Tak, 76 lat. 36 lat, tak. Pomyliło mi się już. Kurde, nie umiem liczyć. Więc wydaje mi się, że to jest spokojnie czas, w którym przeminęły przynajmniej dwa pokolenia. I jakkolwiek ja wiem, że będą oczywiście, że będą bojówki neonazistowskie i w Polsce, i w Niemczech. Paradoksalnie w Polsce oczywiście one istnieją. Co może nawet niektórych dziwić, bardzo dużo osób zaczyna iść w tę stronę poglądowo, której tak bardzo ludzie nienawidzili jeszcze chwilę temu. I wracać do tego, co było dosłownie te parę dziesiąt lat temu, ale mniejsza. Wracając teraz do głównego tematu. I oczywiście, że takie skrajności będą się pojawiały, w każdym społeczeństwie są takie skrajności. W Wielkiej Brytanii znajdziecie ludzi, którzy są faszystami czy nazistami. Pamiętajcie, że to są dwie różne rzeczy, ok? Bo ludzie niestety to często mylą. W Niemczech oczywiście, że będą we Włoszech, będą we Francji, będą w Hiszpanii, będą po prostu praktycznie wszędzie. Może wyłączmy z tego jakieś takie mini państewka, tak? Albo państwa, które w ogóle nie miały styczności z tym. Ale nadal, jeśli mówimy o Europie, takie rzeczy, i szczególnie o sąsiadach, takie rzeczy po prostu będą się działy i takie skrajności będą istniały. I one istnieją w każdym społeczeństwie. Jeśli nie takie, to znajdą się inne. I wiecie, nie patrzcie po prostu na ludzi przez pryzmat tego. Nie patrzcie na wszystkich ludzi przez pryzmat tego. Poznajcie ich, poznajcie to, jacy są i wtedy dopiero ocencie, jaki jest wasz stosunek wobec nich. Uważam to za najzdrowszą opcję. Po prostu patrzmy na ludzi jak na ludzi, a nie na jakieś, nie wiem, kukiełki przez pryzmat państwa, z którego pochodzą, czy coś tego typu. Bo każdy człowiek jest człowiekiem, tak. Logiczne, ale mam wrażenie, w sensie takie trochę masło maślane, taki trochę cytat, tak, Lipki 2021, człowiek jest człowiekiem. Ale mam wrażenie, że coraz częściej ludzie o tym zapominają i właśnie postrzegają te kukły, te pryzmaty, te skrzywione zwierciadle widzą ludzi, którzy są zupełnie jak oni, ale różnią się na przykład częściowo poglądami, albo mają nawet takie same poglądy, tylko pochodzą z innego państwa i no wiecie, albo są z nieco różnej kultury i przez to mają, ludzie po prostu bazują na stereotypach i znowu to patrzenie przez stereotypy, przez te skrzywione zwierciadła, przez te pryzmaty po prostu zaburza ten obraz rzeczywistości. Wydaje mi się, że najlepiej jest podejść do ludzi nie tyle z zaufaniem, można z rezerwą, ale nie z wrogością. Poznajmy człowieka zanim go ocenimy. To jest moja opinia i tego bym się trzymał. I staram się tego trzymać, jeśli chodzi o moje życie, czy to prywatne, czy nawet zawodowe. Wiecie, że nie staram się prowadzić do tego, żeby ludzie raczej ze sobą żyli w zgodzie i raczej do tego dążę. Żeby niwelować konflikty. To nie oznacza, że ja nie wchodzę w konflikty w ogóle. Ale staram się, żeby ich było możliwie mało i... No nie wiem, po prostu taki pacyfistyczny lepek właśnie wyszedł. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej, bo się rozgadałem troszeczkę, mam już prawie 50 minut. Nandaka anata to Reusu o miteiru to... Ano koro no watashi to Hyouga o omoidashite shimau no. Anata wa donna koto ga atte mo...
Dare yori mo Reusu o shinjite agete. To też trochę prawda, bo poniekąd my też jesteśmy częściowo wyrzutkami, w sensie widowo nie możemy wrócić do swojej wioski, przynajmniej nie z Ratą. Przynajmniej nie możemy jej pokazywać gdzieś tam publicznie bardzo, bo go po prostu zatłuką. I tyle. Yoshi! Reus ga densetsu to kankei ga nai koto o shoumei shite yannai to na! Sa! Sonchou-san ni houkoku da! Dobra, wracamy moi drodzy do wodza. Troszeczkę dłuższy odcinek będzie. Asi ga tsukare chimatta kara, ore mo raido on sasete kure yo! Mo futta... Myślę, że zewsząd na wiru. Jest troszeczkę zimno ogółem. Jakbyś nie zauważył, kapa. Dobrze, moi drodzy, już zaraz wrócimy. Tylko jeszcze może sprawdzimy, co to jest dalej, głębiej w tej jaskini. Nasza grupa na ekspedycję wróciła. Spotkajmy się później w stajni. Dobra, zaraz to zobaczymy, tylko wiecie co, ja chciałbym jeszcze tutaj spojrzeć, czy czegoś nie ma. Prawda, nie w tę stronę w ogóle poszedłem. Przecież to było tutaj. To jest tylko, widzę, jeden owad i to wszystko, tak? W tej części jaskini, no to super. Powiedziałbym, że słaba końcówka, jeśli chodzi o te kopalnie, no ale zdobyliśmy tutaj dosyć dużo materiałów przede wszystkim. Błyszczący żuk, okej, to już mieliśmy. Dobra, moi drodzy, wracamy w takim razie szybko. Będzie dzisiaj dłuższy odcinek. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ostatni odcinek. O, ja się w ogóle nie włączyłem. Zapomniałem, przepraszam. To może być ostatni odcinek z codziennych wrzutek, w sensie, to nie jest ostatni odcinek, moi drodzy, absolutnie z Monster Hunter Stories 2, ale może być to ostatni odcinek z takiego właśnie codziennego wrzucania. Później mogę mieć już tak, że znowu będę nagrywał co dwa dni, bo będzie premiera. Względem tego odcinka chyba jutro, ale nie gwarantuję też, że ona wejdzie, bo wiecie, jak to bywa. No ogółem może być różnie z tym Monster Hunterem, z tym Stories. Nie wiem jeszcze, jak go połączę z Rise'em, nie wiem, jak go połączę z Hobo. Zobaczymy, po prostu będę musiał jakoś to ogarnąć, żeby wszystko mogło powchodzić w swoim tempie. A tymczasem czas powrócić do Dola. A to nie Dola. Wodzo, pomogliśmy twojej handlarce. Nie, wybacz, ja nie dość przy a powiedzieć R. Zaraz. Handlarce, tak, to jest najwyżej, co mogę zrobić. On ma plus handrę. Wspaniale, dziękuję bardzo. Mam dla was kolejne zadania. Że co? Kolejne? Bardzo potrzebuję materiału z potwora żyjącego w skalistym kanionie Lolosoki. Chodzi o Tobikadashi. O, Tobikadachi. Tobikadachi, przepraszam. To jest to, jak Gromnir go nazywał. Elektrostatyczne ładunki z jego futra mogą napędzać nasze młyny, ale musimy go najpierw złapać. Możemy wysiedzieć potwora i przynieść jego futro. Troszkę kiedyś zepsułem głos, ale trudno. Wódz Dol prosi o więcej materiałów do ukończenia budowy młynów, które są ostatnim etapem odbudowy wioski Kwan. Wyruszasz do skalistego kanionu Lolosoki, myśląc o szczęśliwych mieszkańcach, których zachwyci widok odbudowanych młynów. Wspaniale, bardzo wam dziękuję. Proszę przyjmijcie to jako symbol wdzięczności. Okej, dostałem księgę filozofa. Przepis na megamikstury. O ja, dobra. Więc możemy robić megamikstury, dobra. Czego potrzebuję do megamikstury? Bum. Troszeczkę za dużo. 25 megamikstury, ile damy radę i trochę też mikstur oczywiście. A w ogóle zioła niebieskie grzyby do tego potrzebujemy głównie, więc pyski. Jeszcze zrobimy z 10 powiedzmy. Żeby trochę miodu nam zostało na wszelki wypadek. Wiecie, mamy dużo rzeczy, które moglibyśmy tutaj robić, ale no ja z nich często nie korzystam, no bądźmy szczerzy, tak? W ogóle tych przedmiotów mam na razie dosyć dużo, pewnie dlatego też, że ja wszystko praktycznie zbieram, wiecie, widzę jakąś roślinkę biorę. Nie muszę po prostu tego kupować. Będzie tak cały czas, zobaczymy w przyszłości. Na razie, moi drodzy, idziemy do domu, mam 54 minuty. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pan dzień skoda, zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. No i co, widzimy się, moi drodzy, za dwa dni prawdopodobnie. Jeszcze tak jak mówię, myślę, jak to rozwiążę, ale mam nadzieję, że właśnie za dwa dni się zobaczymy. W zależności od tego, jak premiera będzie miała miejsce, ale postaram się to jakoś tak ogarnąć, może nawet będę wrzucał więcej po prostu, ze względu na to, żeby mieć po prostu, żeby te wszystkie gry powchodziły, żebym mógł powoli, wiecie, pokończyć i tak dalej. Do zobaczenia tymczasem, do następnego i na razie.